Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, pragnę złożyć oświadczenie w sprawie wprowadzenia haniebnej próby w zmianie ustawy o ochronie zwierząt dopuszczającej rytualny ubój zwierząt. 27 listopada 2012 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją przepisu rozporządzenia ministra rolnictwa, który dopuszcza ubój zwierząt bez ogłuszenia, tzw. ubój rytualny. Tym, którzy jeszcze nie wiedzą, na czym polega ubój rytualny, informuję. Podczas uboju rytualnego zwierzę cały czas jest przytomne. Czuje, widzi, co się dzieje z nim oraz innymi zwierzętami. Najpierw jest unieruchamiane, co wywołuje poczucie paniki, a dalej zwierzę jest odwracane do góry nogami za pomocą tzw. obrotowych klatek ubojowych, co jest kolejnym stresorem. Następnie przecina mu się tętnicę, krtań, przełyk oraz tchawicę, nie uszkadzając przy tym rdzenia kręgowego. W pełni świadome zwierzę pozostawia się do całkowitego wykrwawienia. Niejednokrotnie treść żołądka dostaje się do tchawicy i zwierzę dusi się własnymi wymiocinami. Zaledwie w kilka dni po werdykcie Trybunału Konstytucyjnego, działając na skróty tylnymi drzwiami, posłowie z PSL-u przygotowali projekt zmiany ustawy o ochronie zwierząt, który miałby na celu zalegalizowanie tego typu uboju zwierząt. W tym miejscu oświadczam inicjatorom tej haniebnej akcji, nie ma i nie będzie zgody mojej na powrót do takiego okrucieństwa. Nie ma również zgody tych wszystkich obywateli, którzy w tej chwili protestują i zwracają się do posłów, których przecież wybrali w swoich okręgach, o zakaz wprowadzenia tego zapisu o uboju rytualnym zwierząt do ustawy. Nie ma zgody na kupczenie dobrostanem zwierząt i stanowienia przepisów dla zysku kilkunastu przedsiębiorców, nawet gdy jeden z nich jest posłem i zasiada tutaj wśród nas na sali. Apeluję do wszystkich ludzi dobrej woli, aby na święta Bożego Narodzenia nie gotowali okrutnego losu naszym braciom mniejszym. Apeluję o stanowcze przeciwstawienie się prymitywnemu matactwu kilku posłów, którzy za nic mają dobrostan zwierząt, a jedyną ich intencją jest zysk. Proszę Państwa, miarą człowieczeństwa jest jego stosunek do zwierząt, którego nie można sprzedać za euro i za własne korzyści materialne. Bardzo proszę również nie powoływać się na wolność wyznania, które przecież szanujemy, ale nie zgadzamy się na rezygnację z własnych tradycji i wartości chrześcijańskiej, a ona zawsze sprzeciwiała się okrucieństwu. Dziękuję.